Bardzo dziękuję za przybycie, to na początek. No i co, siadamy do poważnych rozmów i od razu nasuwa się pytanie. Czy z kobietami siada się do poważnych rozmów? Czyli jak reagują mężczyźni w branży, którzy słyszą, że partnerem biznesowej rozmowie będzie kobieta? Pani Sylwio. Dzień dobry, szanowna pani dziekan, panie rektorze. Panie i panowie prezeski, dyrektorzy, drodzy studenci. Pytanie ciekawe, ale warto by było zapytać panów. Już na wstępie, kiedy pani zadaje to pytanie i czy byliby szczerzy odpowiadając na to pytanie. Myślę, że to zależy od tego, czy panowie nie są zakompleksieni, ale też którzy też odczuwają być może potrzebę podbudowania siebie. Nie jest to jednak tylko wina kobiet. Odkąd pojawia na świecie się dziewczynka i chłopiec, jesteśmy już inaczej wychowywani. Chłopcu można więcej, bo chłopiec wtedy, kiedy głośniej się zachowuje, jest to prawdą, no to tak powinno być. Dziewczynka, kiedy się trochę kręci, już jest mniej uważna. I tak już chyba od przedszkola, nie chyba, tylko na pewno, obserwujemy, że chłopcu kupuje się zabawki w postaci samolotów, czy też samochodów zdalnie sterowanych, a my jesteśmy przygotowane do roli usługodawczyń. Dostajemy pralki, odkurzacze. I tak się rozpoczyna nasze życie. Lalki, przebieranie, pieluchy. No i to jest pytanie, na które będziemy pewnie poszukiwali odpowiedzi, ale też jak jesteśmy wychowywane jako dziewczynki. Nie wychylaj się, poczekaj, nie teraz. I to powoduje, że musimy sobie same odpowiedzieć jako kobiety, które też zostajemy mamami i wychowujemy własne córki. Czy je nie krzywdzimy? Czy już na starcie w życiu nie stajemy się kobietami, które właśnie wchodzą w rolę taką, którą nie powinny? Nie zabraniać, więcej pozwalać dziewczynkom, ale też przynajmniej na tym samym etapie, żebyśmy były co chłopcy. Jeśli zadajemy pytanie mężczyźnie, chociażby kiedy bierzemy udział w dzisiejszej konferencji, co mężczyzna robi? Okej, tylko sprawdzę swój kalendarz. A kobieta? Czy jestem odpowiednią osobą, czy nie będzie lepszej kobiety, która mogłaby w dzisiejszym panelu brać udział? Czy jest lepsza ode mnie? Myślę, że wiele zawdzięczamy swojej sile charakteru, osobowości, ale też kogo w swoim życiu napotykamy i kto nas prowadzi w naszym życiu. To jest niezwykle cenne. Ja na swojej drodze spotykam silne kobiety i bardzo dziękuję ci, Mariolu, pani dziekan, że kontynuujesz to. Jest to laureatka Kobiet Sukcesu 2018, również w Złotej Dziesiątce pani dziekan zdobyła sukces. I my, kobiety, budujmy sojusze kobiet i otaczajmy się mądrymi kobietami, ale też takimi, które starają się nie rywalizować pomiędzy sobą. I również na odpowiedź, dziękuję bardzo, odpowiedź na to pytanie, czyli czy z kobietami siada się do poważnych rozmów, poproszę odpowiedź panią Magdalenę Matracką, czyli zastępcę wójta gminy Stawiguda. Tak, w górę. O, świetnie. Witam państwa bardzo serdecznie, dziękuję bardzo pani dziekan za zaproszenie. Tak jak pani marszałek powiedziała, od urodzenia jakby jesteśmy wychowywane, żeby te dzieci i dom ogarniać, zająć się dziećmi. Jest to trudna decyzja, żeby
później podjąć, wybrać czy dziecko, czy rodzina. I tutaj moim zdaniem, jeżeli siedzimy już przy stole i w pewnym momencie będziemy już jakby świadome bardziej, że chcemy podjąć dane stanowisko, podjąć to wyzwanie, jesteśmy tego świadome, to kto siedzi po drugiej stronie stołu nie jest aż tak ważne, bo uważam, że to człowiek po prostu sam musi być w zgodzie ze sobą, świadome tego, jakie ma kwalifikacje, jakie ma doświadczenie, jakie predyspozycje i to, co chcemy po drugiej, z drugą stroną przy tym stole osiągnąć, czy chcemy negocjować, czy chcemy dojść do kompromisu, czy chcemy uzyskać jakiś cel. Więc myślę, że mężczyźni i kobiety, po prostu zawsze kobiety też obronią się swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Ja osobiście, tak jak patrzę, 3 lata pracuję na stanowisku zastępcy wójta i w tym swoim krótkim doświadczeniu na tym stanowisku jakby nie spotkałam się z taką dyskryminacją mężczyzn, nie czułam się gorsza, że jestem kobietą, wręcz przeciwnie, ale tak jak powiedziałam, myślę, że ta wiedza i kompetencje po prostu same się bronią, natomiast nie mam nic przeciwko temu, jak mężczyzna otworzy mi drzwi, czy sąsiad też wniesie mi zakupy na górę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja proszę o pozostawienie mikrofonu na pani stolikach. Dobrze, lecimy dalej, rozkręcamy się, aczkolwiek muszę przyznać, że już mam wnioski tutaj po pierwszej odpowiedzi, no i muszę mojej małej córce kupić jej wymarzoną koparkę. Nie ma to tamto. Tak. A jak środowisko, drogie panie, reaguje na stanowiskach dyrektorskich? I tutaj już patrzę i proszę o odpowiedź na panią dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, czyli pani Irena Kieszkowska, od 4 lat na stanowisku. Proszę państwa, w ogóle nie zwracam na to uwagi. Ja nie wiem, jak reaguje środowisko, ale powiem państwu, że nigdy przez te lata nie odczułam albo nie zauważyłam, żeby ktoś mnie z tego powodu, że jestem kobietą, źle traktował. Natomiast spokojnie przytoczę przykłady, jak wyprzedzałam mężczyznę prowadząc samochód, to natychmiast naciskali niektórzy panowie na gaz i gorzej tolerowali wyprzedzanie na trasie niż to, że jestem dyrektorem. Więc to jest dużo różnych okoliczności i powiem wam więcej, że jeszcze nawiązując do pierwszego pytania, nie stawiajmy takich tez. My w ogóle nie powinniśmy stawiać takich tez, czy z kobietą się siada do poważnych rozmów. Bo zwróćcie państwo uwagę, że jak my stawiamy taką tezę, to znaczy, że my same mamy wątpliwości. A ja myślę, że tych wątpliwości na tej sali nie mają ani kobiety, ani fantastyczni mężczyźni, którzy nam towarzyszą. Bo zwróćcie państwo uwagę, ja mogę zadać pytanie, co to jest poważna rozmowa? Czy to jest ocenie samochodów, czy ocenie torebek, czy o sensie życia, czy o epoce śmierci, czy o wyborze? Co jest poważną rozmową? Ja myślę, że każda rozmowa z tych tematów wymienionych przeze mnie może być fajna i poważna, ale kiedy ona jest poważna? Wtedy, kiedy my się słuchamy nawzajem. Kiedy to jest rozmowa na argumenty, kiedy ja z tej dyskusji czerpię, bo mój rozmówca mnie inspiruje, dostarcza mi też wiedzy, argumentów, pobudza moją wyobraźnię. Proszę państwa, nie ma przypadkowych spotkań i każde spotkanie coś wnosi, każda rozmowa coś wnosi. Tylko jest jeden warunek, musimy się poważnie traktować, musimy się słuchać. To jest pierwsza sprawa. Natomiast, ponieważ jest tu dużo młodych ludzi, to ja tak trochę może edukacyjnie powiem wam, że najgorsze są wątpliwości. Ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby zostać dyrektorem. To nie było moim celem. Trochę przez przypadek zostałam. Zgodziłam się kandydować, bo mnie trochę namawiano, a kandydowali ze mną mężczyźni. I ja 24 lata temu stwierdziłam, że na pewno wybiorą mężczyznę, to się zgodzę kandydować. Ja nie wierzyłam w to, że ja mogę być wybrana. Także zobaczcie państwo, ile, bo my lubimy czasami mieć do mężczyzn, tam kierować jakieś pretensje, że nas tak traktują czy inaczej. A ja chcę zwrócić młodym, zwłaszcza dziewczynom czy kobietom, uwagę, że czasami te ograniczenia są w nas. Ja te ograniczenia miałam.
Ja się zgodziłam na kandydowanie, bo nie wierzyłam, że mnie wybiorą. Czyli to we mnie było. Natomiast najgorsze są wątpliwości. Dlaczego? Bo za wątpliwością jest strach. Jak my nie pokonamy wątpliwości, nie rozwiążemy tych wątpliwości, to nabawiamy się fobii. Natomiast jeżeli wchodzimy w tą fazę fobii, nie podejmiemy żadnej racjonalnej decyzji, albo mądrej decyzji, o której pani dziekan mówiła. Także to jest bardzo ważne. Natomiast kiedy my te wątpliwości w tym burzliwym otoczeniu możemy pokonać? Musimy zanurkować głębiej. Zobaczcie państwo, ocean to jest tam jakieś fale, jest jakiś niepokój, my mamy otoczenie burzliwe na co dzień. Ale żeby trochę poszukać tam trochę swojego wnętrza, to trzeba poszukać. Sztorm może być na jeziorze czy na morzu, ale jak zanurkujemy głębiej, to jest cisza. Musimy poszukać trochę tej ciszy i przemyśleć sprawę, tak? Co nam serce podpowiada, jeżeli uzyskamy ten spokój, to znaczy, że decyzja jest dobra. Także chciałabym, żeby z puent tej mojej wypowiedzi, żebyście, zwłaszcza młode kobiety, żeby zapamiętały, że rozstrzygamy wątpliwości i najpierw musimy pokonać ograniczenia, które są w nas, bo one są i one we mnie były, i one we mnie były. Natomiast no, tak się potoczyło, że no, jestem w tym miejscu, w którym jestem i może o tym nie marzyłam, nie planowałam tego, to nie było moim celem życia, ale daje mi to dużo satysfakcji. Lubię robić to, co robię, to dlatego to robię. Także to jest jeszcze ważne, że czasami życie nas tak gdzieś potrafi, coś nam podpowiada. Może nie jesteśmy do tego koniecznie na 100% przekonane, ale potem się okazuje, że to jest fajna droga, fajne rozwiązanie i dobrze się w tym czujemy. Także zachęcam do tego. Wątpliwości rozstrzygamy, wtedy nabieramy pewności siebie, wtedy jesteśmy decyzyjne. Natomiast nie stawiajmy takich test. W ogóle to... Nie podoba mi się pytanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Bije się w piersi. No i tutaj jeszcze odpowiedź na pytanie. Już zaznaczę, jak środowisko reaguje na kobiety na stanowiskach dyrektorskich. Chciałabym jeszcze zapytać panią Agnieszkę Rosolińską, prezes zarządu, dyrektor finansową i współwłaściciela ogólnopolskiej sieci biur nieruchomości Freedom Nieruchomości. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być tutaj z państwem. Dziękuję raz jeszcze pani dziekan za zaproszenie. I chciałam powiedzieć, że pani dyrektor ukradła mi odpowiedź. Bo absolutnie podpisuję się pod wszystkim, co tutaj przed chwilą padło, jeżeli chodzi o to ograniczenie i o trudność, z którą ja się dzisiaj zmierzyłam, przychodząc tutaj. Ponieważ też tak postawione pytanie automatycznie stawia nas, kobiety, w nieco innej pozycji w stosunku do mężczyzn, a ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Oczywiście może moje doświadczenie jest nieco mniejsze niż moich przedmówczyń. Pracuję z przedsiębiorcami w sumie ponad 20 lat, ale nigdy, naprawdę, przez te wszystkie lata, czy pracowałam w korporacji, czy prowadziłam własną jednoosobową działalność, czy teraz zasiadam w zarządzie i z mężczyznami, i z kobietami spółki kapitałowej, nigdy nie spotkałam się z tym, żeby ktoś mnie oceniał, chyba że o tym nie wiem. I ta nieświadomość w takim razie jest z korzyścią dla mnie i moich wyborów. Żeby ktoś mnie oceniał przez pryzmat tego, czy jestem kobietą, czy taką płeć reprezentuję, chcę wierzyć. I chyba z tym mi się też żyje lepiej, że ktoś mnie ocenia, siadając ze mną, czy do stołu, czy do rozmów, przez pryzmat kompetencji i wiedzy. I chciałabym może pociągnąć, żeby się też nie powtarzać, ten wątek, o którym wspominała pani dyrektor, że ograniczenia są w nas. To my wybieramy. My kobiety, my mężczyźni, niezależnie od płci, to my wybieramy, co chcemy w życiu robić. I ja bym zachęcała do takiego spojrzenia na swoją karierę i swoją przyszłość zawodową przez pryzmat tego, co my chcemy zrobić. Nie co za nas wybierze środowisko, co za nas wybiorą osoby obok nas. Oczywiście a propos też tego, o czym mówiła pani. My też bardzo często mamy pewne ograniczenia w tym najbliższym środowisku, więc na pewno bardzo ważne jest też to, kto przy nas i za nami stoi, kto nas wesprze w tym, żebyśmy my tę karierę jako kobiety czy jako mężczyźni mogli rozwijać, biorąc pod uwagę to, jakie mamy uwarunkowania chociażby w domu czy w najbliższym otoczeniu. Ale chcę wierzyć, że to my wybieramy to, gdzie dzisiaj jesteśmy, to w jakim kierunku pójdziemy. Ja bardzo zachęcam i moich współpracowników, i przyszłych pracowników podczas również takich przygód rekrutacyjnych, bo ja zawsze podejmując się rekrutacji na rozmaite stanowiska, wybieram przede wszystkim człowieka i kompetencje, szukam konkretnej wiedzy.
chyba nigdy nie patrzyłam przez pryzmat tego, czy do pracy przychodzi kobieta, czy mężczyzna. I to są zawsze niesamowite doświadczenia, żeby przede wszystkim znaleźć dla siebie to miejsce, akurat w moim przypadku w biznesie, które przede wszystkim da mi satysfakcję, da mi realizację tego, co sobie postawiłam jako cel, żeby nie ograniczać się wewnętrznie, bo rzeczywiście ograniczenia są, podpisuje się ręką, nogą w nas samych. Pani dziekan, ja się boję kontynuować. Ale lecimy dalej. Drogie panie, czy kobiecie łatwo jest objąć stanowisko menedżerskie, czy awans, objęcie stanowiska dyrektorskiego przez kobietę jest sprawą naturalną? Pani Anna Buło, dyrektor regionu warmińsko-mazurskiego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Ja zanim zacznę, to powiem, że pani Kieszkowska to jest najlepszy, jeden z najlepszych menedżerów w tym województwie i jeżeli są gdzieś robione praktyki, to nie wiem, czy pani Irena ma w ogóle szansę, żeby kogoś przyjąć na praktyki. Ja jestem jej wielką fanką. Wielką, naprawdę. Też chciałabym powiedzieć, że ukradła mi wypowiedź. Właściwie pewnie ukradła wszystkie wypowiedzi. I to mi się też nie podoba. Ale tak jak pani powiedziała pani profesor, 65% wykształconych kobiet to są, wykształconych osób to są kobiety. I rzeczywiście jest tak, że statystycznie, jak widzimy ofertę pracy, to kobieta patrzy, jednej rzeczy na 10 nie mam, nie startuje. Mężczyzna, i mówię to z autopsji, widzi 50%. Świetne, to jest dla mnie. Więc ja czasem pytam, na pewno, słuchaj, robiłeś coś w tym? Nie, ale to jest to samo, co robiłam do tej pory. Więc nie jest łatwo. Na początku nie jest łatwo podjąć wyzwanie, bo to jest tak, jak tu padło, wyzwania, znaczy ograniczenia są w głowie. Więc trzeba, nie wiem, czy państwo mają takie impostor syndrom. To jest syndrom oszusta, który dotyka 70% kobiet. To nie jest jakaś jednostka chorobowa, to jest takie uczucie, że ja nie zasługuję na to, co może mnie spotkać. Więc ja sobie myślę, że tak, że na początku jest trudno, trzeba przełamać tą barierę. Myślę, że wam młodym ludziom może jest teraz trochę prościej. My też przyjmujemy młodych ludzi na praktyki i widzimy, że to już jest zupełnie inne pokolenie. Ta moc, ta wiara w siebie jest znacznie większa, chociaż macie też swoje wyzwania typu media społecznościowe, one też zmieniają percepcję. Więc jak już przejdziemy, zrobimy ten pierwszy krok, to potem jest znacznie łatwiej i łatwiej jest kobietom, uważam. Kobietom jest łatwiej, bo one są bardzo pracowite, zaangażowane, są proaktywne, uczą się, więc w tym kontekście jest im łatwiej, bo one są zdeterminowane i na pewno mają kompetencje, żeby tą karierę budować. Ja myślę, że mnie z czasem jest jeszcze łatwiej, ale chcę też powiedzieć, że ja miałam prawie zawsze do tego momentu za szefa kobietę i miałam zawsze kobietę wymagającą. Moją szefową kobietą była kobieta najpierw na uniwersytecie, gdzie pracowałam, była bardzo wymagająca. Naprawdę sama czułam, że muszę dać z siebie 120%. Potem pracowałam w firmie rodzinnej, gdzie moją szefową była też kobieta. Potem pracowałam w banku, gdzie moją szefową była kobieta i zawsze to były wymagające relacje, ale w życiu bym ich teraz za nic nie zamieniła. W związku z tym, jeżeli patrzę, właściwie to tak patrzę i myślę, że jest więcej mężczyzn niż kobiet na tej sali i tak naprawdę kieruję to do mężczyzn i do kobiet. Próbujcie, tak jak powiedziała pani dziekan na początku, próbujcie, bo to jest taki czas, który potem se ne wrati. Próbujcie, jak macie pracę i wam nie pasuje, to ją rzucajcie. I przede wszystkim zastanówcie się w czasach mediów społecznościowych, co jest wasze. Czy to nie jest narzucone przez marketing? Czy to, że nie jest moda teraz na jakiś zawód? Czy macie do tego talenty? Czy macie wartości? To wystarczy godzina pracy, wrzucić sobie wartości i wyjustować, które są wasze. Za 250 zł można zrobić sobie talent Galupa. Delikatnie wziąć jedną rozmowę z kimś mądrym. Nie będę tutaj już wskazywać, że trzeba brać mentora czy coacha. Porozmawiać z kimś mądrym i pamiętajcie, łapcie się za to, co jest wasze. Bo to, co jest wasze, doprowadzi was do szczęścia i do sukcesu. Jeżeli będziecie wchodzić na ścieżki, które są modne, które są dobrze płatne, ale nie są wasze, to prędzej czy później obróci się przeciwko wam. Także tyle ode mnie. Bardzo dziękujemy.
I tutaj może krótko, bo już po części padła odpowiedź na to pytanie, choć go wcześniej nie zadałam. Pani dyrektor, jak to jest z tym obejmowaniem stanowisk menedżerskich i awansami na stanowiska dyrektorskie? Czy to jest naturalna sprawa? Oczywiście w wykonaniu kobiet. Proszę Państwa, dla mnie to jest naturalna sprawa. No, mogę przytoczyć przykład, że no, kobiet dyrektorek szpitala, no nie wiem, czy nie jest więcej w naszym regionie niż mężczyzn, albo jest przynajmniej pół na pół. Także w tej chwili to jest tak naturalne, że zostaje albo mężczyzna, albo kobieta, ale zostaje kobieta i to jest naturalne, nikogo to nie dziwi. Natomiast spróbuję te wątki połączyć, bo zwróćcie Państwo uwagę, że o tych ograniczeniach no, zgadzamy się i mówimy, że one czasami są w nas. I warto zadać pytanie, skąd one są w nas? Dlaczego mamy te ograniczenia? Co nie znaczy, że mężczyźni ich nie mają. Że ich mężczyźni nie mają, ale na to pytanie Sylwia pięknie odpowiedziała. To mówiłam, no, słuchamy się nawzajem i uzupełniamy nasze wypowiedzi. Sylwia pięknie odpowiedziała na to pytanie. To są ograniczenia. To ograniczenia również mają mężczyźni, młodzi mężczyźni, starsi mężczyźni. To nie dotyczy tylko kobiet. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, bo ja lubię te określenia, no, ekonomia jest kobietą, no jest. No, ale są mężczyźni, którzy lubią kobiety i lubią ekonomię. Dlaczego to ma być tam zarezerwowane? Ja nie jestem wojującą feministką. Ja nie lubię, jak w dyskusji dochodzi do takiej walki płci. Nie lubię tego. Może dlatego, że jestem lekarzem i trochę mam bardziej takie biologiczne podejście do tego, więc ja tego nie lubię. Dyskusje raczej wolę dyskusje stanowane, ale zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład drzewo, to jest to drzewo, to jest rodzaj nijaki. Dlaczego mówię o drzewie? Mój świętej pamięci ojciec zawsze mi mówił, córka, pamiętaj, od jednego cięcia drzewo nie pada. I to jest przesłanie, które mi zaszczepił mój tato ja go wspominam w każdej ciężkiej chwili, trudnej chwili menedżerskiej. No bo wiadomo, że obrywam i nie jest łatwo zarządzać szpitalem w naszych warunkach, w naszym systemie ochrony zdrowia. I nieraz mam ciężkie chwile. I zobaczcie, że drzewo nie jest kobietą i drzewo nie jest mężczyzną. I tym oparciem to drzewo może być i dla kobiety, i dla mężczyzny. I pamiętajcie, nie pada drzewo od jednego cięcia. Jak chcemy ściąć drzewo, to ile to trzeba się tam namęczyć i ile ciosów zadać siekierą, żeby to drzewo padło, tak? Tak, tak, tak. Także próbuję trochę tą dyskusję, tak, próbuję ją trochę zrównoważyć, zbalansować. Dlatego, że znam wielu mężczyzn zdolnych, którzy nie mają pewności siebie, którzy trochę się chowają i też trzeba im podać rękę. Ale cieszę się, że jest sporo mężczyzn i sporo młodych mężczyzn, bo pewnie macie siostry, dobrze traktujcie siostry. Bo to, o czym mówiła pani marszałek, jakimi one będą kobietami, czy osiągną te sukcesy, czy się przebiją w życiu, to też od was zależy, od waszych ojców i od was. Dobrze traktujcie swoje córki, dobrze traktujcie swoje siostry. A my dobrze traktujmy swoich braci i jeżeli od ojca wystarczy jedną rzecz zaczerpniemy, która tam gdzieś zostanie w sercu, może nie jedna, każdy coś tam od swoich ojców przyswoi. To niech to będzie siłą dla nas, a siła jest kobietą. Niech to będzie siłą. Natomiast powiem wam tak, że odpowiadając teraz na pytanie, pani redaktor, żeby osiągnąć ten sukces i żeby zostać menedżerem, to trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę, podjąć tą decyzję. I tutaj jest odwaga absolutnie priorytetowa. Jeżeli nie mamy odwagi, no to wycofamy się. To albo nie przystąpimy do konkursu, bo się będziemy bali, bo mamy wątpliwości. To wszystko jest powiązane i tak hierarchicznie trzeba to gdzieś tam wewnątrz siebie rozwiązać. Musimy być odważni, wszyscy, i kobiety są odważne. I tutaj odwaga jest priorytetowa. Jeżeli jesteśmy odważne, to będziemy menadżerami, będziemy prezesami, będziemy zdobywać jakieś tam sukcesy. I nie nastawiajcie się, kieruję to do młodych ludzi, na duże sukcesy. Każdy drobny sukces, nawet to, że dzisiaj nie zjem tej czekoladki,
odmówię sobie czegoś, to też jest sukces, bo hartuje ducha. To, że potrafię sobie czegoś odmówić, to hartuje ducha. To wzmacnia nam nasze siły i daje nam odwagę potem do podejmowania dużych decyzji. Bo jak już, bo zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli my już zarządzamy, jesteśmy tymi menedżerami, to już nie myślimy o sobie. To już potem nie myślimy o swoim sukcesie, o sobie. Myślimy o swojej firmie, myślimy o ludziach, którymi zarządzamy. Musimy być odpowiedzialni, myślimy o celach, o zadaniach. Już to moje ja to jest gdzieś tam na końcu tej hierarchii. To też chcę zwrócić uwagę, że to jest trochę służba, bycie menedżerem, bycie dyrektorem. Bo mamy odpowiedzialność za finanse, ale i też za ludzi. Szpital ma jeszcze odpowiedzialność za pacjentów, ale stabilność ekonomiczna dla szpitala jest rzeczą podstawową. Nie ma bezpieczeństwa pacjenta, nie ma jakości, nie ma innowacji, nie ma rozwoju szpitala, jak nie ma stabilności ekonomicznej. To zapomnijmy o tym. I nie ma bezpieczeństwa pracownika. Także stabilność ekonomiczna szpitala to jest po prostu podstawa jego bytu. Chyba za długo. Ja chciałabym troszeczkę jeszcze odwrócić też to pytanie, dlatego że to też zależy od branży, bo zobaczcie, że kobiet jest więcej w szkolnictwie, ale już w szkolnictwie wyższym również dołączają mężczyźni, natomiast szpitale i tutaj Irenko, naprawdę wielkie podziękowania, czyli opieka zdrowotna i społeczna, to już zdecydowanie kierują kobiety i no, silne kobiety, no to trzeba być heroską, żeby zarządzać szpitalem wojewódzkim. Szpital dziecięcy kobieta, szpital Gruźlicy Płuc kobieta, psychiatryczny Węgorzewo kobieta i tak do oka jako satelitę tutaj możemy brać za wzór szpitale powiatowe, którymi zarządzają kobiety. A zobaczcie, odwracając rolę, jeśli chodzi o politykę. 2 na 18 osób w rządzie to kobiety. A przecież jest nas więcej w społeczeństwie jako kobiet. Ponad 50%. W Sejmie 28%. I teraz wracając do biznesu. Świetnie odnajdują się panowie kobiety w roli wiceprezesek. Czyli tu, gdzie jest taka heroiczna, tytaniczna praca, zarządzanie szpitalem, to jest jak siedzenie na beczce prochu. Nie wiadomo, kto z której strony podpala beczkę. A jeśli chodzi o biznes, już my jesteśmy chętnie widziane jako pani wiceprezes, czyli do ciężkiej pracy. I tu odwracając to faktycznie do roli polityki, bo jestem samorządowcem, ale również polityczką, musi być świadomość w nas kobietach, żebyśmy zaczęły głosować na siebie, na kobiety. Musi być zastosowany zarówno i suwak, ale i parytet. Dlatego, że widzimy już po samej strukturze, że niechętnie kobiety głosują na kobiety. A dlaczego? Bo dostajemy albo ostatnie miejsce, albo w środku. A które są biorące? Pierwsze, trzecie, piąte i ostatnie zazwyczaj. No tu jest wielka praca nad nami, kobietami, żebyśmy nie rywalizowały ze sobą, ale współpracowały. Pani marszałek, no kontynuując, bo jakby kolejne pytanie właśnie dotyczy polityki. Jaka jest rola kobiet w polityce i jak panie widzą swoją obecność w tej dziedzinie aktywności zawodowej? Nie byłam na konferencji, gdzie zadane by było pytanie, a jak mężczyzna odnajduje się w roli polityka? Teraz wracając do kobiet polityczek. Mężczyzna, jeśli dostaje propozycję kandydowania, oznajmia w rodzinie, kandyduje. Do samorządu, do Sejmu, do Senatu. A kobieta? Jak to widzicie? Czy dacie sobie radę? Ale też zabezpieczając byt całej rodziny, dzieciom korepetycje i przejmujemy się wszystkim dookoła.
czy rodzina sobie poradzi bez nas, kiedy jedziemy, wychodzimy z domu tak naprawdę, mieszkamy czy to w Sejmie, opuszczamy dom na tydzień, wracamy, jesteśmy weekendowe mamy, mamusie, a tatusiowie muszą sobie dawać rady. Co robi mężczyzna? Jedzie. I to jest odwracanie tej roli na nas kobiet też, żebyśmy w życiu były partnerkami dla swoich mężów, partnerów, przyjaciół. Bo to musi być team bardzo zgrany, w którym będziemy też wiedziały, jak mamy się odnaleźć, bo jesteśmy lepiej wykształcone, więcej pracujemy. Pomimo tego, że mamy mnóstwo obowiązków swoich również domowych, to musimy też świetnie zarządzać swoim czasem. Musimy wszędzie zdążyć, ale każdą minutę w zegarze wykorzystać na ważne sprawy. Ja lubię oczywiście mężczyzn, panów w polityce, ale to my, kobiety, zadbamy o swoje sprawy. Czy widziałyście mężczyznę, który zorganizuje nam badania cytologiczne? Kobiety idą z pełną głową pomysłów do Sejmu, czy też do samorządu, a mężczyzna idzie po to, żeby być. I z tym na chwilę zostawię was. Ja nie jestem politykiem, nie należałam i nie należę do żadnej partii. I powiem państwu tylko w dwóch zdaniach. Uważam, że kobiet jest za mało w polityce, ale jest jedna rzecz, której nie lubię. Jak kobiety w polityce naśladują mężczyzn. Tego nie lubię. Natomiast lubię jak i myślę, że kobiety i życzę wszystkim kobietom jak najlepiej, które zajmują się polityką, żeby wykreowały swój styl bycia tą polityczką, żeby to tak nie było, żeby tam było trochę łagodniej, nie tak agresywnie, żeby było bardziej merytorycznie, żeby te dyskusje coś wnosiły, żeby to nie było tak, że no ktoś stawia tezę, już jest antyteza, żeby za mało, brakuje mi w tych debatach takiej merytoryki. Więc życzę wszystkim kobietom, które się zajmują polityką, takich sukcesów, żeby uformować ten styl uprawiania kobiety, żeby nie naśladować mężczyzn. Pani Wójt, jaka jest sprawa? Ja jeszcze bym wróciła do pytania o kobiecie w zarządzie jako dyrektorce. Chciałam powiedzieć, że tutaj jest na sali jeden pan, z którym rozmawiałam 2 tygodnie temu i powiedział, że jest bardzo zadowolony, że jego przełożoną jest pani dziekan, że jest to kobieta przedsiębiorcza, zaradna, tak, że bardzo sobie to ceni, potrafi zarządzać zespołem i jakby nie widzi tutaj innej możliwości, żeby na przykład mężczyzna tym zespołem zarządzał. Także to jest też fajne, że mężczyźni to widzą. Tak, było to nagrane. Natomiast polityka. Ja u siebie w urzędzie jakby też nie należę do żadnej partii. Aktywnie też jakby w polityce nie działam. Natomiast spotykamy się z wieloma osobami z różnych partii. Natomiast wydaje mi się, że jakby to oddzielam też od tej pracy swojej, bo jakby wykonuję zadania w taki sposób, żeby osiągnąć cele, które zostały przez zespół określone. Natomiast czy kobieta, czy mężczyzna? Każdy ma możliwości. Oczywiście kobieta, ja sobie myślę teraz o sobie, że 16 lat przed podjęciem pracy w urzędzie, pracowałam w Urzędzie Miasta w Olsztynie. Zajmowałam się funduszami unijnymi, krajowymi również. 5 lat temu jeszcze nie powiedziałabym, że będę aplikowała o stanowisko zastępcy wójta, bo tutaj akurat w gminie Stawiguda była taka sytuacja, że wójt na to stanowisko ogłosił konkurs. To w samorządzie nie jest normalne, natomiast wiem, że aplikowały 4 panie i 9 panów. Ja ten konkurs wygrałam, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Jest to praca, która przynosi mi bardzo dużo satysfakcji i myślę, że żaden dzień nie jest stracony, nie zmieniłabym tego dnia żadnego na jakiś inny. Natomiast to, że podjęłam to wyzwanie, byłam gotowa na tą zmianę, to wszystko było w środku we mnie. Ja musiałam do tego dojrzeć, bo tak jak powiedziałam 5 lat temu, to w ogóle bym o czymś takim nawet nie pomyślała. Także to, czy
będziemy politykiem, czy będziemy, nie wiem, prezesem firmy, czy jakiś inny, jakikolwiek sobie zawód wymarzymy, to ja uważam, że powinniśmy mieć na to gotowość w sobie. Ja też dużo ze sobą na ten temat rozmawiałam, czy zmienić pracę, czy nie zmienić, no bo to wiadomo, dzieci, rodzina, inny styl życia. Tutaj się wszyscy jakby musieli w domu też wypowiedzieć i zgodzić na to, że trochę przewartościujemy nasze życie. Była to wspólna decyzja, ale na końcu to jest decyzja moja, to jest decyzja wasza. Musicie być przekonani, że wasza wiedza, wasze kompetencje, doświadczenie pozwolą wam na to, żeby ten zawód, czy też inną jakąś profesję wykonywać. Czas na biznes. Miejsce kobiet w biznesie. Jest z nami kobieta wyjątkowo odważna, która z własnym biznesem wystartowała wtedy, kiedy inni drżeli o przetrwanie. Izabela Koprowska, zaznaczę, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, firmę Słoik Natury, Kujawskie Zioła, tak, zapamiętajcie tą nazwę, założyła w czasie pandemii. Pani Izo, jak to było? Jak do tego doszło? Dzień dobry przede wszystkim. Dziękuję za zaproszenie. Doszło do tego w sumie troszeczkę przez przypadek. Tak naprawdę będąc w Akademii Biznesu, tworzyłam biznesplan i w ostatnim miesiącu, w ostatnich tygodniach chyba, pani Agnieszka była moją mentorką. Dziękuję jeszcze raz. W ostatnich tygodniach zmieniłam całkowicie pomysł na mój biznesplan. Ze względu na to, że w momencie, kiedy wystąpiła ogólnie sytuacja covidowa, byłam dosłownie 3 dni czy 4 dni po tym, jak zrezygnowałam ze swojej pracy w Olsztynie. Dowiadując się, że tak naprawdę będziemy mieli zajęcia zdalne, stwierdziłam, że wracam do swojego miasta rodzinnego i tam zaczęłam szukać jakiegoś pomysłu na siebie, dlatego że ja nie umiem usiedzieć w miejscu. Dla mnie siedzenie w miejscu, nie robienie dosłownie nic jest po prostu męką, więc stwierdziłam, że muszę zrobić cokolwiek. Dostałam propozycję, to było jeszcze wysyłanie paczek z maseczkami. Dostałam propozycję pomocy właśnie w pracy z tą wysyłką i z dnia na dzień w firmie, w której pomagałam, zaczęłam zauważać, że czegoś mi tam jeszcze brakuje, więc zaczęłam rozmawiać na temat firmy, zaczęłam pytać o kolejne zadania, zaczęłam przede wszystkim poznawać branżę i firmę Kujawskie Zioła. I po rozmowie z właścicielem stwierdziliśmy, że brakuje nam wizytówki firmy, że firma ma ogromny potencjał, ma ogromne możliwości, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie pokazać klientowi indywidualnemu tego, co robimy na co dzień, dlatego że głównie Kujawskie Zioła działają dla przemysłu, odnośnie ziół, odnośnie farmacji. Stwierdziliśmy, że byłoby dobrze zrobić coś, czego nie ma na rynku, czyli produkt, który jest wysokiej jakości, który wyglądem zaskakuje, a przy okazji jest subtelny i delikatny. I tak z dnia na dzień, pomysł za pomysłem, jestem w miejscu, w którym w tym momencie tak naprawdę mogę być dumna z tego, co powstało, ale nie tylko przez to, że ja to stworzyłam, bo mam genialny zespół kobiet, które, swoją drogą kobiet, które tak stworzyłyśmy między sobą tak fajne relacje pod kątem wrażliwości społecznej i tego, czego potrzebujemy od siebie i tego, co chciałybyśmy zobaczyć na rynku, a też nie oszukujmy się, bardzo dużo kobiet gotuje, bardzo dużo kobiet też mówi, że nie umie gotować, więc stwierdziłam, że stworzę mieszanki, które będą takim ułatwieniem w życiu codziennym, a przy okazji genialnym pomysłem na prezent. I tak z dnia na dzień chyba powstał po prostu pomysł na produkt, którego po prostu na rynku nie ma, a przy okazji z racji tego, że miałam możliwość napisania biznesplanu jeszcze raz, ponieważ ten wcześniej zaczęłam i on był w kategorii dietetyki, w kategorii jakiegoś tam cateringu dietetycznego. Pani Agnieszka zgodziła się na to, żebym całkowicie zmieniła wszystko, co miałam w biznesplanie i zaczęła pisać na nowo. Tak. Dzięki temu miałam takiego, mówiąc kolokwialnie, kopa od pani Agnieszki, która powiedziała tak, robimy i zadasz radę i sprawdźmy to. Więc nie wiem do końca, w którym momencie stwierdziłam, że będzie to aż na taką skalę, że będę miała swój sklep internetowy, że będę sprzedawać te produkty w różnych miejscach, od kwieciarni przez sklepy ze zdrową żywnością, ale na pewno
była to chęć stworzenia czegoś, czego na rynku po prostu nie ma. A przy okazji pokazania samej sobie, że jestem w stanie stworzyć zespół, jestem w stanie zarządzać nim mimo młodego wieku, bo to jest gdzieś tam na pewno, przynajmniej na targach branżowych, jeszcze jakieś takie zaskoczenie. Może nie dyskwalifikacja, ale na pewno zaskoczenie. Także dziękuję. Sobie jeszcze na... Tak, brawa, brawa. Ale pozwolę sobie jeszcze wtrącić takie jedno pytanie poza scenariuszem. Pani Izo, czy wiedza zdobyta podczas studiów tutaj na wydziale pomogła pani w starcie kariery? Zdecydowanie tak. Byłam rok na geodezji, tak zaczęłam swoje studia w Olsztynie. Skończyłam je po roku, stwierdziłam, że to jest totalnie nie mój kierunek i zaczynam od nowa. I to był chyba pierwszy krok do tego, żeby uświadomić sobie, że jestem w stanie wszystko zmienić i jestem w stanie zacząć od nowa. Pamiętam zajęcia z panem Tomkiem. Pamiętam zajęcia z panem Tomkiem. Pierwszy raz to była mikroekonomia. To były ogólnie jakieś takie zajęcia, które miały przypominać o wielu tematach, nie tylko mikro, nie tylko makro, ale ogólnie ekonomii. I pamiętam moment, kiedy sobie uświadomiłam, że tak, chcę się uczyć o tym, co nas otacza, chcę się uczyć o drugim człowieku, o relacjach międzyludzkich, bo myślę, że to też jest bardzo ważna kwestia, jeżeli mówimy o kobietach w biznesie. Kobiety są wrażliwe. Kobiety są wrażliwe społecznie, nawiązują relacje. Ja widzę sama po sobie, że bardzo dobrze mi się pracuje i z kobietami, i z mężczyznami, ale pod kątem tego, że nie jest to czysto relacja, ja coś chcę, a poproszę o to, a bardziej w kontekście, okej, no to może zrobimy coś razem. Może masz jakiś pomysł na to, jak stworzyć tą etykietę. Może ona może być lepsza, więc myślę, że to jest kwestia tego, że tu zebrałam bardzo dużo wiedzy, ale zaczęłam ją wykorzystywać bardzo szybko. Uczestnicząc w Akademii Biznesu miałam możliwość poznania wielu osób, wielu wartościowych osób. Przy okazji gdzieś tam poznać taki świat biznesu i uświadomić sobie, czy faktycznie to jest ten kierunek, w którym chcę iść. Zdecydowanie, gdyby nie to, że Olsztyn jest tak daleko, to myślę, że bym tu została, bo to jest moje miejsce na ziemi. Zdecydowanie. A jestem z Włocławka. No to zapraszamy do Olsztyna, słuchaj. No. Ja myślę, że jeszcze nie jedna taka decyzja o zmianie życia przed tobą. Tak, ale zrobiłeś, bardzo ci dziękuję, bo zrobiłeś piękny wstęp do kolejnego pytania, już tutaj pozwolę sobie bardziej bezpośrednio. Drogie panie, jaka kobieta skutecznie będzie prowadziła zespół i firmę do sukcesu? Jakie umiejętności i cechy są panie atutami? Które cechy są koniecznymi atrybutami kobiety, aby podejmować wyzwania menedżerskie, wyzwania liderki, przywódcy? I pani Anna było na początek, pani dyrektor regionu warmińsko-mazurskiego, Bank Gospodarstwa. To ja jeszcze, zanim zacznę, to powiem dla pani Izy tak, że tu się pojawiły już takie wątki wprowadzające. Pierwsza odwaga. Po drugie, zmiana kierunku studiów. Ja jak zaczynałam, studiowałam kilka rzeczy naraz i mi nie przyszłoby do głowy nie skończyć. Mnie wkładano do głowy, że jak się coś zaczyna, to się kończy. To Kahneman pisał później o efektu utraconych kosztów, że czasami jest tak, że się włożyło w coś dużo energii, czasem pieniędzy i trzeba to odciąć, bo każde dalsze angażowanie i tak niczego nie przyniesie. Tu brawa, bo to jest też zmiana pokoleniowa. Ja cisnęłam do końca. Druga rzecz, wspaniała, najlepsze biznesy buduje się w kryzysie. Więc jest mnóstwo przykładów, których tutaj nie chcę podawać, ale rzeczywiście tak jest. My też to pokazujemy w projekcie Sternik, do którego mogą się zgłosić także mikrofirmy. I tam są świetne nagrody, między innymi jest film korporacyjny do podwieszenia na stronie, który promuje produkty, to zachęcam do zgłoszenia. Więc najlepsze biznesy buduje się w kryzysie i to jest absolutnie widoczne, jeżeli sobie wrzucicie tak w sieć, to wszystko wam wyskoczy, to są duże firmy. Druga rzecz, odwaga, o której zaczęła pani Kieszkowska mówić. Rzeczywiście odwaga to nie jest tak, że my się z nią rodzimy. Ja jestem przekonana, że tak jak siedzimy tutaj wszystkie, my się też boimy. Tylko to jest po prostu kwestia podjęcia decyzji. No trzeba to robić. Ja się czasami bardzo boję. Robię sobie pytania kartezjańskie, odpowiadam sobie na nie, a potem idę do przodu. Jeden krok, drugi i jest coraz lepiej. I też zmieniłabym to pytanie na takie pytanie, co jest w ogóle potrzebne do tego, żeby być dobrym liderem, już bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Potrzebna jest odwaga, potrzebne jest sfokusowanie na zespole. Tutaj pani Iza też o tym powiedziała. Bez zespołu w ogóle nie ma pracy. Ze mną jest jeden członek zespołu, Ewa tutaj. I ja prowadzę zespół w taki sposób, że zawsze pytam o zdanie. Ja nawet czasem wiem, co ja chcę zrobić, ale bardzo często zmieniam tą koncepcję.
Bo to jest też powiedzenie Ewy, może ja nie będę cytować taty, ale Ewy. Ewa ma takie powiedzenie, co dwa półgłówki to nie jedna głowa. więc zawsze więcej zasobów daje lepszą decyzję. Więc reasumując, odwaga, skupienie na zespole, zaufanie, pokazanie miękkiego brzuszka czasem. O tym mówi Brené Brown. Kompetencje. Tak? Nie będę tu wchodzić w różne teorie zarządzania czy budowania liderstwa, ale kompetencje są niezbędne. I rzeczywiście to, co powiedziała pani Irena również, czyli takie trochę zapomnienie o sobie, jednak budowanie zespołu. Zatrudniajmy zawsze mądrzejszych od siebie. Nie bójmy się tego. Schowajmy to gdzieś. To jest po prostu im lepszy masz zespół i lepszych masz ludzi, tym ty też będziesz lepszy i bardziej kompetentny. I jeszcze jedno, a propos tej odwagi, to jest taki cytat, który za mną bardzo długo chodzi. Jeżeli chcesz w życiu zostawić trwały ślad, no nie możesz chodzić na paluszkach. Bardzo dziękuję, ale jeszcze w tym temacie o kilka słów poproszę również panią Agnieszkę Rosolińską, Freedom Nieruchomości. To ja nie mogę nie nawiązać do tego, o czym mówiła Iza, bo to była ogromna przyjemność współpracować z Izą. Jak państwo widzicie i czujecie, to było też ogromne wyzwanie. Takie dla mnie też osobiste, menedżerskie rzeczywiście też. Ale to, co na pewno cechowało ten biznes i co możemy też uogólniać, wpisując się w to, o czym mówiła pani Anna, to ta odwaga, konsekwencja, ale konsekwencja nie w robieniu tego, co się zaczęło po to tylko, żeby to skończyć, ale konsekwencja w podążaniu za tym, o jakie konkretnie wyzwanie nam chodzi, czego my chcemy w życiu i od biznesu i od siebie wymagać. Więc ta konsekwencja to nie jest konsekwentne robienie czegoś, co się po prostu zaczęło i ciągnięcie tego w takim poczuciu chyba bez sensu, bo do tego w pewnym momencie też doszłyśmy gdzieś w rozmowach z Izą, tylko taka odwaga, żeby powiedzieć już wystarczy. To już nie jest ta droga, to nie ten kierunek. Robimy coś innego, podejmujemy na nowo ryzyko. To oczywiście wiąże się, mówiąc o cechach dobrego menedżera, czy lidera, czy w ogóle członka zespołu, do takiej osobistej, wewnętrznej skłonności do podejmowania ryzyka. Każdy z nas ma inną. Izę cechowała wyższa niż przeciętna, tak bym to oceniła, bo rzeczywiście postawiła wszystko na jedną monetę w trudnym momencie. I tutaj ogromne gratulacje, duma niezmienna nie tylko wydziału, ale nas, mentorów Akademii Biznesu i wszystkich, którzy Izie kibicowali. To była jedna z najpiękniejszych paczek, które dostałam w pandemii. To była właśnie pięknie zapakowana paczka z pierwszymi produktami, które Iza przygotowała do ekspozycji i do sprzedaży. I to jest ten taki moment, kiedy jeszcze można powiedzieć o tym, że oprócz tego, że firma, Iza to skromnie mówi, jest mała, to ja widzę, że Iza przede wszystkim, podając ten przykład, ale mówiąc o tych cechach, które dobry menedżer powinien mieć, to ja bym to tak uogólniła. Musi lubić ludzi. Po prostu. Musi lubić pracę z ludźmi, musi ich szanować, musi cechować się wysoką empatią, bo kompetencja, wiedza, to wszystko, co będziemy w toku studiów, to my się też przede wszystkim uczymy jako człowiek istotny społeczny, bycia po prostu członkiem jakiegoś zespołu i funkcjonowania, dostosowywania się, adaptacji do różnych wyzwań, do kryzysu, do czasu prosperity, bo kiedyś na początku pandemii pojawiały się takie bardzo ciekawe opracowania branżowe. Byłam też bardzo chętnie, brałam udział w różnego rodzaju panelach, żeby sobie z tego kryzysu w różnych branżach wychodzić. I to, co było niezmiennie podkreślane wielokrotnie, to, że ta pandemia była swoistym zbawieniem dla szeregu firm i menedżerów, ponieważ obnażyła szereg niekompetencji, takiej, z którą rzeczywiście nie chcieliśmy pracować, bo kiedy jest dobrze, to jest dobrze i pracuje się łatwo, lekko i przyjemnie. To, o czym mówiła pani Anna, że najlepsze biznesy czy najwięcej dobrych pomysłów rodzi się w warunkach kryzysu, dlatego, bo to jest ten moment taki bardzo wymagający, kiedy trzeba sobie po prostu zrobić pit stop, spojrzeć nawet na swój biznes, na siebie samego, trochę z lotu ptaka, zrobić inwentaryzację tego, co mamy, co umiemy, co potrafimy zrobić sami, a co jednak będziemy musieli zrobić z kimś innym, żeby nam po prostu wyszło to, co zaplanowaliśmy. Więc dla wielu menedżerów była to taka pobudka swoista, żeby pracować lepiej i efektywniej. I wydaje mi się, że jeśli dzisiaj miałabym oprócz tych wszystkich cech, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, podkreślić to, co ja wysoko ocenię w menedżerach czy we współpracownikach,
czy moich pracownikach, to taka adaptacja, zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, bo dzisiaj, szczególnie w obliczu kryzysu i geopolitycznego, ale i tych wyzwań, które są przed nami, pewnie jeszcze większe, to rzeczywiście ta zdolność do tego, żeby przetrwać w tych zmieniających się warunkach, to jest no, niebywale pożądana aktualnie cecha. Dziękuję. Mam taką informację szczególnie dla najmłodszych uczestników naszego spotkania. Przed nami już tylko dwa pytania, także zbliżamy się powoli ku końcowi. Jeżeli macie jakieś pytania, to warto je sobie przemyśleć, zanotować. Będzie również czas na wasze pytania. A ja mam kolejne pytanie do pani. Oczywiście w pierwszej kolejności będę prosiła panie o odpowiedź, będę wymieniała nazwiska, ale właściwie liczę się z tym, że może zechcieć odpowiedzieć każda z was. Proponuję taką małą podróż w czasie, taki powrót do przeszłości. I co dziś powiedziałyby panie dawnej sobie, tej młodej kobiecie na starcie kariery? Co każda z was również chciałaby usłyszeć, gdy rozpoczynała, była w trakcie lub kończyła studia? Mam nadzieję, że to pytanie jest zrozumiałe. Pani dyrektor, pani Irena Kieszkowska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego. No najlepiej jak podążamy za swoimi marzeniami, ale moje marzenia się nie spełniły w moim życiu zawodowym. Marzyłam, ja studiowałam w Gdańsku, marzyłam o tym, żeby zostać na uczelni w Gdańsku, ale moje marzenia się nie spełniły. Natomiast nic bym nie zmieniła z perspektywy czasu. I powiem wam tak, że warto spełniać marzenia, ale warto je zmieniać, warto je zamieniać. Więc jeżeli się znajdziemy w innym miejscu, w którym nie planowaliśmy, to rozgośćcie się w tym miejscu. I niech to miejsce będzie dla was szczęśliwym miejscem i wygodnym miejscem. Czasami wydaje nam się, że mam pecha, no bo chciałam coś innego. Chciałam być w innym miejscu, a jestem w innym miejscu. Ale to inne miejsce może być tym naszym miejscem, tylko my jeszcze tego nie wiemy. Może być naszym szczęśliwym miejscem. Jakby, no chcę tak... Ja oczywiście nic już w swoim życiu nie zmienię, ale chyba nic bym nie zmieniła. Chyba nic bym nie zmieniła. Nie wiem, co by było, gdybym została w Gdańsku. Ja kończyłam w trudnych czasach studia. Przeżyłam na studiach i stan wojenny, więc wy tego nie rozumiecie i nie jestem w stanie wam wytłumaczyć nawet tego, co się wtedy działo, ale każde miejsce może być dobrym miejscem i mogą się wasze marzenia spełnić, nawet jeżeli je zmienicie czy zmodyfikujecie. Także bądźcie otwarci na to, co wam życie przynosi. I nie bądźcie nieszczęśliwi tylko dlatego, że chcieliście coś innego i nie jesteście w tym miejscu, w którym chcieliście być, bo to inne miejsce może jest waszym miejscem, a wy jeszcze tego nie wiecie. Jestem absolwentką dawnej Akademii Rolniczo-Technicznej. Marzyłam, że będę dyrektorem wielkiego gospodarstwa rolnego. No i to marzenie też się nie spełniło, ale jestem kobietą, która działa w samorządzie. Co bym powiedziała sobie, że nigdy nic nikomu nie jestem winna, żebym podążała za swoimi marzeniami, pragnieniami, żebym mogła się spełniać i realizować. Zawsze mówię sobie jedynka i do przodu i to powtarzam każdemu człowiekowi, młodej kobiecie również. Mam córkę dorosłą i tłumaczę jej, że od niej zależy jej życie, jak będzie wyglądało, a przede wszystkim, żeby była szczęśliwa i spełniała swoje marzenia. Ale jeszcze wracając jeszcze do tych stereotypów. Pamiętacie, że o nas kobietach mówiono, że jesteśmy bardzo emocjonalne. A co pokazuje teraz najpopularniejszy polityk, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski? W swoich oczach ma gniew, łzy i wzruszenie. Dlatego wszędzie potrzebni są ludzie autentyczni, prawdomówni i przede wszystkim lubiący drugiego człowieka. Ja bym chciała i przytoczę taką małą historyjkę o mnie, że jak rezygnowałam, w sumie nawet jeszcze nie rezygnowałam z geodezji, ale byłam z taką myślą z dnia na dzień. Bardziej się z nią utwierdzałam, wytatuowałam sobie na ciele, że największą porażką jest rezygnacja. I chyba do dzisiaj
Uważam, że to jest jedna z podstawowych takich zasad życiowych, że nieważne co będziemy robić, jeżeli będziemy robić to zgodnie ze sobą, to będzie to dobre. I powiedziałabym sobie na pewno jeszcze, że faktycznie nauka, ale nauka i doświadczenie, a nie zatracanie się tylko w to, żeby wykuć się na jakieś zajęcia, bo to nic nam nie da. To jest bardzo ważne i do dzisiaj uwielbiam się uczyć, studiuję na dwóch kierunkach aktualnie. Nie jest łatwo, jest bardzo ciężko, dużo robię, nie mam czasu, ale też wiem, że nawet jeżeli mi się nie uda, to nie będzie moja porażka, bo doświadczenie, które zdobyłam i nauka, którą wyniosłam sama dla siebie, tą, którą potrafię wykorzystać, jest czymś wielkim i nikt mi tego nie zabierze. I z tą myślą bym chciała chyba zakończyć tę wypowiedź. Mogę słowo? Młodzi ludzie, wybierzcie przykład z Izy. I to jest moje uzupełnienie, puenta odpowiedzi na to pytanie. Wybierzcie przykład z Izy i zwróćcie uwagę, że ona zrezygnowała z geodezji. A marzyła o byciu geodetką. Natomiast zrezygnowała, miała odwagę zrezygnować, zamieszać w swoim życiu. Zanurkowała i wynurkowała w innym miejscu. Także bierzcie z Izy przykład. To zanim z publiczności padnie pytanie, gdzie pani Iza ma swój tatuaż, ja pozwolę sobie zadać kluczowe pytanie naszego spotkania. Czy sukces jest kobietą? Czy parytety są konieczne, aby wyeliminować stereotypy, w których płeć kobiety na stanowiska menedżerskie? Jak twierdzi 49% mężczyzn badanych i 79% kobiet? A może kobiety same tworzą te ograniczenia? Czyli poproszę tak naprawdę o puentę naszej dyskusji, oczywiście odniesienie do pytania. Czy sukces jest kobietą? I czekam na odpowiedzi, nikogo nie wywołuję. Uważam, że sukces jest odwagą i wiarą w własne możliwości. Nie kobietą, nie mężczyzną. Bo tutaj jesteśmy tylko człowiekiem i to człowiek jako człowiek, a nie jako kobieta, dąży do swoich celów. Także zdecydowanie sukces jest odwagą. No sukces to jest rodzaj męski, chciałam zauważyć. Ja nie lubię słowa sukces i powiem wam, że mam doświadczenia negatywne. Takie indywidualne sukcesy budują ego i czasami psują człowieka. Przestrzegam. Taki indywidualny sukces, takie ja, takie moje ja, takie budowanie własnego ja przeszkadza potem, tak? Ponieważ stracicie zespół. Zespół straci do was zaufanie. Także ja nie lubię słowa sukces. Natomiast a propos parytetów, to ja jestem chyba przeciwna parytetom i powiem wam, że parytety, trochę poczytałam na temat parytetów po dyskusji, które się przysłuchiwałam w Mikołajkach z udziałem pani marszałek, bo tam były żądania do pan posłanek takie z sali dosyć stanowcze, że dlaczego jeszcze nie ma ustawy o parytetach. I tak ja nigdy się tym nie interesowałam, trochę poczytałam na ten temat. Wyobraźcie sobie, że parytety się nie sprawdziły. Teraz Szwecja wprowadziła parytety, to jest najbardziej adekwatny przykład tutaj na uczelnię, do tego wydziału. Co prawda to dotyczyło uczelni. Tam jest parytet płci, czyli uczelnia musi przyjąć tyle samo kobiet, ile mężczyzn. I wyobraźcie sobie, że na psychologii przyjęto mężczyzn z dużo gorszymi wynikami matur tylko dlatego, że jest parytet. I teraz co pani dziekan by zrobiła? No będzie pani gorsze wyniki matur kwalifikowała tylko dlatego, że to są kobiety, bo musi pani przyjąć mężczyzn. Zobaczcie, jakie to jest ograniczenie. Hiszpania wprowadziła parytety dotyczące zatrudnienia. I teraz zobaczcie, no ja patrzę na parytety, robię jakiś konkurs. Lepsze kwalifikacje w tym konkursie ma kobieta, ale ja muszę wybrać mężczyznę z gorszymi kwalifikacjami. Moim zdaniem parytety mogą ograniczać funkcjonowanie i może to mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarki czy na rozwój firm. Ale na przykład Norwegia wprowadziła parytety do rad nadzorczych. W radach nadzorczych, zobaczcie państwo, są takie strefy, gdzie tam panowie grając w golfa sobie rozdają stanowiska albo zachęcają. No być może są. Ja wolałabym transparentność, żeby to było transparentne, by czasami przynależność do partii ogranicza i osoba niepartyjna, niezależnie czy jest kobietą czy mężczyzną, nie ma szans. I tu widzę też ograniczenie.
Więc ja uważam, że transparentność jest lepsza niż parytety. Natomiast w Szwecji studentki się sądzą z uczelnią, bo są dwie ustawy. No i ciekawa jestem, jakie będą wyroki, ale to się nie sprawdziło. Natomiast już nie pamiętam, chyba w Finlandii, w Portugalii, jeżeli chodzi o zarobki, wprowadzono parytety. Dalej kobiety zarabiają mniej, dalej emerytury kobiet są niższe i po 9 latach teraz dyskutuje się nad sankcjami, nad jakąś ustawą, żeby były sankcje, czyli trzeba karać. To są siłowe rozwiązania, one są sztuczne i one w którymś momencie mogą nas ograniczać. Także przestrzegam przed parytetami. Chyba że to zrobimy mądrzej niż Szwedzi, Norwegowie i Finlandczycy, ale nie wiem, czy nam się to uda. Tak nawiązując, Irenko, tak, w Skandynawii parytety uwzględniają panów, a my żyjemy w kraju, gdzie nadal decydujący jest patriarchat i uważam, że i parytety, i suwak, dlatego że w ostatnich wyborach nawet do Sejmu nie zabezpieczono kobietom 50% miejsc na listach. I to już... W naszym kraju kobiety widzimy, że 28% jest kobiet w Sejmie, a dwie kobiety na 18 w rządzie. Dlatego parytety i suwak, żeby zabezpieczyć nas kobiety przed tym, żebyśmy miały swoje miejsce przede wszystkim na liście. Bo to jest wyznacznikiem tego, czy będziemy wybieralne, jeśli będziemy na tych listach. Ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście nie mówimy o tym, czy sukces jest kobietą. Oczywiście, że sukces jest kobietą, gospodarka jest kobietą, ekonomia jest kobietą i wszędzie tam, gdzie są kobiety, będzie nam łatwiej żyć, bo kobiety mówią wprost, mężczyźni dookoła dzisiaj. Słucham ciekawego wywiadu ekonomistki, która mówi też wprost, że jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, jako człowiek będzie broniła danego człowieka, który taki kredyt zaciągnął, ale jako ekonomistka nie, bo nie da się wprost takiej sytuacji przenieść do innego kraju. Gospodarka i ekonomia jest nieubłagalna i wymaga konsekwencji. I takie kobiety, bądźmy konsekwentne w życiu, zarówno swoim prywatnym, ale również publicznym. Czy mamy się jednak wszystkie wypowiedzieć? To ja myślę, że sukces nie jest tylko mężczyzną. A trochę tak do parytetów, jak jestem zapraszana na różne spotkania, teraz koleżanki feministki narobiły szumu, więc zrobiło się modnie, żeby było porówno. I jak jestem zapraszana do panelu, to czasem się zastanawiam, czy jestem zapraszana dlatego, że mam kompetencje, czy dlatego, że jej kobiety brakuje. Ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, dla różnych osób sukcesem jest coś innego. Ktoś zostanie prezesem, to jest sukces, dyrektorem, no nie wiem, wygra w konkursie. Wrócę jeszcze do swojej pracy, bo chciałam tutaj podkreślić, że dla mnie bardzo ważny jest zespół. I jak zaczynałam pracę, Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na budowę między innymi ścieżek pieszo-rowerowych. Mieliśmy 3 miesiące na to, żeby złożyć wniosek na ogłoszenie przetargu, na opracowanie dokumentacji, zrobienie wniosku i złożenie. I słyszeliśmy takie głosy, że się nie da, no jak 3 miesiące, niecałe 3 miesiące, to jest w ogóle niemożliwe. Ale właśnie dzięki tej pracy zespołowej, i to były naprawdę godziny, wiele godzin po pracy, siedzieliśmy w urzędzie, wszyscy jakby pracowali na to, złożyliśmy ten wniosek i słuchajcie, na 25 wniosków złożonych zajęliśmy 3. miejsce, i uzyskaliśmy dofinansowanie 6,5 miliona złotych. I to, właśnie ta praca zespołowa, ta determinacja tych osób, że jednak się uda, że to jest wszystko możliwe, bo nawet nie, bo nie jest za wysoko, to się po prostu udaje. Tylko trzeba w to wierzyć bardzo mocno. I tak właśnie przez te 3 lata wierzymy wszyscy i gmina Stawiguda otrzymała ponad 50 milionów dofinansowania z różnych konkursów. Także dla mnie ta praca zespołowa to jest jeden wielki sukces. Dziękuję bardzo.
To jeszcze ja wpiszę się w taki nurt nie parytetom, ale nie, bo nie, tylko jakby jeżeli chodzi o argumentację, to znowu będę bardzo bliska temu, o czym mówiła pani dyrektor i pani Anna, to znaczy boję się, że one mogą ograniczać właśnie paradoksalnie i nas kobiety, ale i nas mężczyzn w tym, żeby pracować lepiej, efektywniej, czyli żeby gdzieś po drodze nie zgubić wyboru przez pryzmat kompetencji. Oczywiście inaczej może być w polityce i tutaj jakby absolutnie zgadzam się i rozumiem stanowisko pani marszałek. Jest to na pewno trudne, żeby jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Natomiast w zgodzie ze sobą, w okresie, w którym pracuję i z mężczyznami, i z kobietami, chciałabym, żebyśmy właśnie nie były zapraszane do tych paneli, o czym mówiła pani Ania, tylko dlatego, że komuś zabrakło kobiety. Więc chcę wierzyć, że zapraszają nas jako kompetencje i do stołu siada wiedza, kompetencje i ogólne przygotowanie. I jeszcze krótko, bo jeśli chodzi o sukces i o to, czym jest, to ja również przy tak postawionym pytaniu najpierw chciałabym go dodefiniować, czym jest dla każdego z nas i może dlatego to pytanie nie jest tak, odpowiedź na to pytanie nie jest tak łatwa, ale może taką puentą do tego dzisiejszego spotkania i odpowiedzią na pytanie, na które nie miałam okazji odpowiedzieć, czyli gdzie szukamy tych naszych wewnętrznych przewag i czego szukamy także w młodych ludziach. I gdybym miała się podzielić moją refleksją i tym, czym, co mi zawsze przyświeca, to taka ogólna zasada, którą się kieruję w życiu i zawodowym i osobistym, nie żałuję decyzji już podjętych. Więc nie żałujcie decyzji już podjętych. Starajcie się z nich wyciągać jak najlepsze dla siebie wnioski. Na pewno podejmiecie ich masę błędnych. One na pewno w czymś wam pomogą. Najlepiej się uczyć jednak mimo wszystko na własnych błędach. Taka jest moja ocena. Bo na cudzych nigdy nie nauczymy się tak szybko i tak precyzyjnie, pilnie, żeby coś rzeczywiście dla siebie wynieść. Więc nie bójmy się też złych decyzji. Podejmujmy odważne decyzje, nie zawsze mądre, ale w tamtym momencie pewnie najmądrzejsze, które moglibyśmy sami osobiście podjąć, bo one będą budowały naszą przyszłość zawodową i osobistą, więc tego wam życzę. Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Ekonomia jest kobietą, a sukces, jak widać, może być zarówno blondyną, jak i brunetką. Bardzo paniom dziękuję. Tak, ja tu chciałabym postawić kropkę i przekazać wam moc zadawania pytań. Czy są pytania z sali? Czy macie jakieś uwagi, pytania? Chcielibyście z kimś porozmawiać? Trochę było efektywne. Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło móc zadać to pytanie, bo ono tkwi w mojej głowie od momentu pewnej wystawy sztuki współczesnej w Krakowie. Sława Szyborska pisze w swoim wierszu portret kobiety, serdecznie polecam, między innymi nie wie, do czego służy śrubka, to zbuduje most. My na co dzień z panią dziekan mówimy o takiej sytuacji robienie coś z niczego z efektem wow na wczoraj. O tym mówiła między innymi pani wójt Matracka. I moje pytanie brzmi mianowicie, czy byłyście panie w swoim życiu zawodowym stawiane przed takimi sytuacjami? Nie wiem do końca, do czego służy śrubka, a muszę, mogę, chcę zbudować most. I jakie cechy wówczas są potrzebne? Kogo najczęściej czuliście wsparcie? Z jakich swoich doświadczeń korzystałyście, by móc ten most zbudować? Do chętnych. Oczywiście, bardzo często miałam, pani profesor, takie sytuacje, ale powiem wam, że taka sytuacja to ja kiedyś doceniłam. Miałam taką sytuację, że ja doceniłam wiedzę i wykształcenie ogólnokształcące, bo wtedy się przydaje wiedza z fizyki, z matematyki, nawet z języka polskiego, bo pisma trzeba pisać różne i tak dalej. I pamiętam, że kiedyś tak refleksyjnie doceniłam poziom wykształcenia ogólnokształcącego. I też uwaga do młodych ludzi, uczcie się wszystkiego, czytajcie wszystkiego, nie ograniczajcie się, bo bardzo często się, a po co mi matematyka, a po co mi coś tam, a to nie tego, rozumiecie, czasami ze zwykłej wygody czy z lenistwa, ale w życiu się przydaje każda wiedza,
I żeby też zbudować most, a nie wiem jak śrubka wygląda, to czasami sięgnę gdzieś tam do zakamarków, także w takich sytuacjach kiedyś doceniłam wiedzę moją ogólnokształcącą, która mi przyszła w sukurs z pomocą w podejmowaniu różnych decyzji, a budowałam wtedy spalarnię odpadów medycznych i musiałam pertraktować z UFOS-iem, z NFOS-iem na temat różnych tam, naprawdę. I wtedy doceniłam, przypominałam sobie wiedzę z fizyki i doceniłam wiedzę ogólnokształcącą. Także uczcie się wszystkiego. Każda wiedza potrafi się w życiu przydać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy pytania? To ja tylko odpowiem, że wybudowałam, nadzorowałam w regionie największą z inwestycji szerokopasmowy internet. Żaden mężczyzna takiej inwestycji nie chciał nadzorować. Zostało mi tak wrzucone takie kukułcze jajo. A mężczyźni pewnie byliby gotowi do tego, żeby przeciąć się tylko wstęgę. A my możemy korzystać z tego dobra, jakim jest światłowód. Ja mam takie pytanie, nawiązując do pierwszej odpowiedzi z pytania pierwszego do pani Jaskulskiej. To jest tylko nawiązanie i nie mam na celu, żeby to miał wybrzmienie negatywny. Źle zostało to odebrane. Czy panie nie uważają, że tak jakby ta dyscyplina, sposób wychowania, jaki był w dzieciństwie, dał taki sukces, jaki pani odniosły, jaki daje sukces? Bo na przykład na swoim doświadczeniu pewnych rzeczy nie doświadczyłem, nie zostałem pędzony do, tak jakby do tej dyscypliny i mam troszeczkę tak jakby negatywne nastawienie do swojej przyszłości w związku z tym, że nie jestem nauczony tej dyscypliny, tak jak większość kobiet za dziecka było uczone. Jak panie się do tego odniosło? Brawo. Ja już się odnosiłam w swoim wystąpieniu, że... Uważam, że czy dyscyplina, żebyśmy były na równi wychowywane jak chłopcy, dziewczynki. Żeby nie mówiono im, że nie teraz, poczekaj, później. My kobiety wszystko i dziewczynki musimy wytrzymywać, już kiedy się rodzimy. Ja już nie chcę nawiązywać naprawdę do naszego dzieciństwa, ale jak dziewczynka chce zrobić siusiu, no to wytrzymaj. A co robi chłopiec? Idzie i sika. I wszędzie z takimi się spotykamy, stereotypami, tak to po prostu w naszym życiu ewoluuje i tak to wygląda. To ja jeszcze też chętnie udzielę odpowiedzi na to pytanie, bo jestem mamą, więc oprócz tego, że jestem córką, siostrą, też mam brata, jestem mamą i syna i córki, więc tak powiedzmy wszechstronnie mam przyjemność w górę i w dół mieć różne doświadczenia, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci również już jakiś czas i na pewno, odpowiadając na pana pytanie, na pewno to, gdzie dzisiaj jestem i jak jestem przygotowana i do życia, ale i do biznesu, to na pewno ukształtowało mnie to, jakie wartości przede wszystkim przekazali mi rodzice. Więc chciałabym abstrahować od tego, jak wychowuję syna i córkę, bo absolutnie nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Staram się być najlepszą mamą, chyba jak każdy z nas, kto ma dzieci, ale przede wszystkim chcę w moje dzieci poić po prostu konkretne wartości, niezależnie od płci, żeby byli dobrymi ludźmi, żeby szanowali innych. Czyli takie rzeczy, które czujemy naturalnie, ale żeby byli i walczyli o swoje już od najmłodszych lat. Bo bardzo często mamy tak, że chcemy, żeby nasze dzieci wyrosły na bardzo silne, odpowiedzialne osoby, żeby podejmowały decyzje, a z drugiej strony nie dajemy im tej przestrzeni od najmłodszych lat. Więc ja bym się chciała do nieco innej tutaj sfery odnieść. Jeżeli chcemy stworzyć asertywnego człowieka, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, to przede wszystkim dajmy przestrzeń naszym dzieciom, żeby od najmłodszych lat były po prostu dobrymi ludźmi, żeby mieli właściwe wartości wpojone, którymi będą się kierować nie tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym. I to na pewno procentuje, że ja miałam ogromne szczęście, żeby w takim domu rzeczywiście wzrastać. Bardzo dużo dyskutowaliśmy, bardzo dużo dzieci miały do powiedzenia, jeżeli chodzi także o taką przestrzeń rozwoju osobistego. I myślę, że to zaprocentowało i w życiu moim i mojego brata. To mogę ze swojego podwórka. To ja może do tych, którzy nie mieli szansy mieć takiego dzieciństwa i takich mądrych rodziców, to za wszystko trzeba brać odpowiedzialność. Jak jest się dorosłym, to są przestrzenie, żeby pewne rzeczy przepracować. A systematyczność jest niezbędna i ja uważam, że w dorosłym życiu bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy, więc... No zastanawiam się, czy ja mam dwóch chłopców, czy moje dzieci też będą tak o mnie mówić. Ale ja osobiście uważam, że tak, że trzeba wziąć odpowiedzialność.
systematycznie pracować. To jest absolutnie klucz. Jest full książek, które jak nie zostaliśmy tego nauczeni, to to pokazują, jak to zrobić krok po kroku. Więc spinamy się odważnie do przodu i tak, i pracujemy systematycznie. A jeszcze mam radę dla człowieka młodego, który zadał to pytanie. No musisz jeszcze popracować na co? Bo to, że tego nie miałeś, to nie znaczy, że nie możesz mieć, nie będziesz miał. Możesz uprawiać sport. Mnie sport bardzo dużo w życiu dał, bo samodyscyplina jest potrzebna. Bo żeby dokończyć coś, to trzeba no, przysiąść, tak? Ja studiowałam medycynę, więc no, jak miałam do przeczytania 300 stron, to nie mogłam się zniechęcić po 3 czy po 13, tak? To jest olbrzymi wysiłek. Bardzo ważne jest też takie poczucie odpowiedzialności, bo ja obserwuję, że wielu młodych lekarzy poczucia takiej odpowiedzialności mają mniej niż pokolenie starsze. Oni się dobrze uczyli, ale to nie wszystko. Ale potem trzeba się realizować w zawodzie. To jest wysiłek. I ta samodyscyplina jest potrzebna, żeby pokonywać te różne etapy, bo te etapy w rozwoju zawodowym raz będą trudniejsze, raz będą łatwiejsze. Raz będą te sukcesy, jakieś dobre smaczki, a raz będzie wysiłek i te ciosy będziesz dostawał. Więc, bo każdy, no życie każdemu przynosi jakieś tam trudne chwile, tak? Także sport dużo daje, bo trzeba iść na trening, trzeba dobiec do mety, trzeba ten wysiłek pokonać, trzeba odpocząć. I to jest bardzo ważne, także pracuj nad sobą. A jeszcze dla tatusiów, którzy czy mamusie zabierają swoje dzieci na przykład na zjeżdżalnię, no też obserwujemy. Chłopiec szybko tam się wspina na tej zjeżdżalni w skarpetkach, a dziewczynka w takich rajstopkach tam ledwo się może wspiąć na tą zjeżdżalnię. No to też jest taki przykład, nie? Że po prostu ciągłe gdzieś ograniczenia powodują, że też jesteśmy wolniejsze dlatego. Na zjeżdżalnię, skarpetki, albo zdejmować te rajstopy i dziewczyny śmigać na zjeżdżalnię. Mama powiedziała, możesz się powrócić i nie uważaj, że się schodzisz, tak? Na przykład, tak. Możesz się schodzić, możesz się powrócić. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? O, jest jeszcze, dobrze, to myślę, że chyba już ostatnie. Skurskiej, czy uważa pani, że miałoby swoją rację we wszystkich branżach? Przykład podam na przykład kopalnie węgla kamiennego. Dziękuję. Już wydobywanie węgla jest po prostu nieekonomiczne. Jesteśmy na Wydziale Ekonomii, idziemy w odnawialne źródła energii. To już samo przez się powinno być odpowiedzią na pytanie. Oczywiście są zawody stworzone dla kobiet i dla mężczyzn i tak jak mężczyźni nie są przedszkolankami, już nie ma zawodu przedszkolanki, ale nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Podobna odpowiedź. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi na te pytania. Panowie, gratuluję wam pytań, świetnie kolega w czwartym rzędzie, no idę się do ciebie uczyć. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie, paniom za przybycie, a o kilka słów zakończenia jeszcze poproszę panią dziekanę. Dziękuję pięknie, ja oczywiście również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nie było łatwych pytań. Pytania, które sformułowałyśmy, to były pytania, które stawiają studentki. To był panel edukacyjny. Edukacyjny, mam nadzieję, albo jestem przekonana nawet, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. I zasadnicza kwestia. Odwaga, tak? Brak ograniczeń, odpowiedzialność, systematyczność. Czego Jaś się nie nauczył, Jan będzie musiał. Kochani, bariery i różnego rodzaju granice są po to, żeby je przekraczać. Współpracujmy, szanujmy się, wsłuchajmy się, wsłuchujmy się w drugiego człowieka, bądźmy empatyczni i otwarci. Współpracujmy. Mądre kobiety z inteligentnymi mężczyznami i niech tak zostanie, a parytety pewnie będzie można wprowadzić w przypadku tych, gdzie sił kobietom zabraknie do przełamywania tej średniej, bo niestety w przypadku spółek giełdowych 8% prezesek to tylko kobiety. Być może tak ma zostać, bo nie wszystkie bycie prezeską traktują jako sukces. Więc
Sięgajmy po, realizujmy cele i sięgajmy po nasze sukcesy, które sobie wyznaczymy. Więc powodzenia i prostych dróg, a paniom pięknie, pięknie dziękuję. I byłyście tutaj z tego powodu, że jesteście inteligentne, ładne, przedsiębiorcze i odważne. Dziękuję wam bardzo.